Dziekan Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa. Miło mi relacjonować z Mediolanu, stolicy designu, to co widzimy na ekspozycji Akademii Sztuk Pięknych imieniem Eugeniusza Geberta. Uczelnia, szanując tradycję, stawia na nowoczesność, a wybór kuratora, pani Doroty Koziary, następował zgodnie z kierunkami, które są poniekąd unikatowe we Wrocławiu. Dużo możemy tutaj zobaczyć propozycji z Wydziału Ceramiki i Szkła. Nowe trendy, ale też szacunek dla tradycji, wiedzy profesorów przez 70 lat kształtowanej na uczelni. Widzimy kilka przykładów mebli, czyli współczesne tendencje, meble z katedry mebla z Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa, studentki wodnych koszyc, meble asystentów pani Magdy Karcarz i doktora Szymona Halczara, a także medialne propozycje z różnych pracowni, z różnych kierunków, ale głównie z zakresu wzornictwa, gdy chodzi o środki transportu. To tradycja sięgająca 40 lat dokonań. Jestem zaszczycona i zachwycona ekspozycją polskiego designu. Pani Dorota dokonywała tutaj wyborów zgodnie z kierunkami, z designem, który jest charakterystyczny dla poszczególnych uczelni, czyli Łódź, wzornictwo, projektowanie ubioru i tkaniny, Poznań, mebel, projektowanie graficzne, Szczecin, młoda uczelnia, tradycje Warszawy, krakowska ekspozycja, bardzo interesująca, przeniesiona w całości tutaj, oraz Katowice i Gdańsk. Zapraszamy.